Oh. They're locking down the area. Good luck trying to lock out someone wielding an Alex. Dobra, nie macie. O, granacik. Dobrze, weźmiemy. Ja ciągle z tą flaszką biegam. No, chciałem kulturnie odłożyć do śmieci, nie udało się. Co, chyba do góry. Wow, wow. Whoa, Russell. Forge just took down the last substation. Oh, let me see. Eli, the Forge just took down the last substation. Hey, to leci na nas. What the? So head towards those beams, right? Right. That's gotta be the backup station. Critical breach. Stand by. Whoever's in there is worth it. What's that, Alex? Nothing. I'm on my way. Ależ wypas, Jezus Maria. No i co, otworzyłem? Co ja teraz zrobiłem w zasadzie? A, przycisk. Mega. Dobra, już widzę, że te mrówki zaraz nas zaatakują, chyba. No co jest? Jezu, jeszcze tam. Okej. O, Holender. To może on ich rozwali, co? Trzeba przeładować. Dobra, mistrzu. Tam dwóch biega. Okej. No, robi się ciepło. Te zadymy są już całkiem konkretne. O, coś w tym aucie może? No, zdrowia to my mamy mało, więc weźmiemy to. Oj. Może jeszcze te śmietniki sprawdzę szybko.
kurde, zużyte. Myślałem, że magazynek wezmę. There's somebody up there. That's not Combine. Maybe a scavenger? Be careful. Skąd wiecie, że to nie kombinat? Bez sensu. Dobra, daj to. Jakoś tędy wezmę? Wezmę. Co? Kogoś tam słychać. Nadzorca. Look, this guy we've got in there survived Black Mesa. He raised holy hell and then just disappeared. We finally caught him and you're just gonna let him go again? Move the box! Survived Black Mesa? Freeman? They've disappeared. Eli, they do have a super weapon. God damn it, Russ, they got Gordon Freeman. Oh, wow. Bez jaj. That's good, right? This is very, very good. This is a miracle. All right, so... let's go save Gordon Freeman. Oh, incoming. Hey, give me a second. Oj, słyszę granat. Okej, okay, to chyba tak się mam stąd wydostać. Oj. Jezu. Tam gdzieś jest koleś, o. Pięknie. Przez małą szczelinkę. Jezu, ale kto to była za panienka? Bo głos miała strasznie do Alex podobny. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. I'll be honest, people talk about him a lot, but I always just assumed he was dead. Me too. Hey, Dad? Are you there? Yeah, what's up, Alex? If Gordon survived Black Mesa, where's he been? I don't know, but I bet it's a hell of a story. No ale zaraz, Freeman? Bo to są momenty między jedynką a dwójką, a Freeman... Gordon był przecież... Jezu, o ile dobrze kojarzę. Jeszcze oglądałem takie filmy przypominające fabułę. No on był w... Spał chyba, tak? G-Man go obudził dopiero później. Na początku Half-Life'a dwójki. Więc... jak może być to? Nie wiem, sam już... No może to jest Freeman, ty, ale jajca. Wybacz stary, ale potrzebujemy serducha.
I'm sorry. Ale się robi ciekawie. Zastanawiamy, co to za babka była. Może to jest ta. W Half-Life 2 była taka pani tam doktor, która nas zdradziła najpierw, a później nam próbowała pomóc. Ona chyba do końca przeżyła, tylko nie wiadomo, co z nią jest tak naprawdę później. No tutaj by była jeszcze na etapie w takim razie, kiedy współpracuje, tak, z nimi. Więc by to pasowało, ale strasznie mi głos ten nie pasował. Przypominał mi ten głos Alex, jakby starszą. Cholera wie. No robi się ciekawie. Gdzie mam teraz lecieć? Tu chyba, ale tu jakieś, kurczę, cycki na dole, tu jakaś nitka. Jeszcze na chwilę tylko zerknę tutaj. Nie, bo to jest szyba. Dobra, lecimy w dół. Maseczka, czyżby miała być potrzebna? W razie czego zakryjemy buzię. Tutaj coś się nie chowa? A, tu mogę otworzyć. Nie, chyba nie. Jezu, karaluchy popieprzają po ziemi. Nie, no niepotrzebne. Ale jazda. O, aż trzy ulepszacze. Ha, kto tu przesiadywał? Patrzcie, można zgniatać rzeczy. Dopiero się skapnąłem z tym niedawno. No na tym moim hełmie to trzeba nacisnąć na kontrolerze przycisk, a na nowszych, na Valve Indexie można sterować palcami pojedynczymi i normalnie zgnieść szczurek martwy. Dobra, lecimy dalej. Chodź, podejdź. Oj. No co? No idź. Co tu się dzieje? What do you think they're doing in here? Looks like they're milking the leggies. Wow. Tu nie wejdę, to chyba tędy. O ten co taki niebieski? Oż ty! Tak się chcesz bawić? No to masz. Uciekł. Dobra, tu już nic nie widzę. Dobra, lecimy tutaj.
kabelku, nic. No i nie macie. O, dobra, jednak jesteś. Ciap. Kurczę, drabina urwana. Skrzynia, damy radę ją jakoś otworzyć? Damy. To co ja mam tu zrobić? Dobra, tu jest jakaś wajcha. Ta winda chyba. Jedzie? A, no, trzeba trzymać jednak. O kurde. Jezu, ale mnie ten krab wystraszył. No co za... Bez jaj, kiblem będziemy jechać. Once we get Gordon back, we can really get ambitious, don't you think? Maybe we could take down the Citadel. Well, he saved humanity once. I'm willing to bet he can do it again. And this time he won't have to do it alone. Myślałem, że nie dosięgniemy już. O, dwa. Co, chyba po tej róży. Dobra, malutki, mamy całe zdrowie, to by nic nie zrobimy, nie bój się. O. Nie widzą mnie. Dobra, panowie, mała pomoc. Nie ma za co. Zastanawiam się, czy do góry lecieć, czy... No, raczej do góry musimy. Ale sprawdźmy sobie tutaj, co mamy. Jezu. Nie ma dojścia. Już trzy razy trzeba, masakra. Ekstra. Au. Shit. No, super. Jeszcze ciebie tu brakowało.
A nie wracam tam się leczyć. Nie jest tak źle jeszcze. Russ, what do you think they're doing to Gordon Freeman in there? That's a good question. Are they, you know, sucking his brain out? I think they're gonna move him off world. Well, either way, let's not find out. I'll get there before it happens. Gordon Freeman, ale jajca. No z tym, że to by nie pasowało, bo przecież tak się nie poznał z Alex. Dziwne by to było, jakbyśmy go teraz uratowali. O. O kurde. Jak ciebie stamtąd wyciągnąć? Ale dziwne. O. No nie. Wy chyba żartujecie. On na pewno stąd tego nie wysadza, a ta kłódka co zrobi? Nie! A! Nie, nie, teraz nie przyciągam tego. Bo już wiem co się stało, wracam na górę. Tam się klapa otworzyła. No właśnie, i stąd możemy pierdyknąć pewnie. Tak jest. Dobre, dobre. No na pewno byśmy się zabili, gdybyśmy tutaj strzelili z dołu. No tak, tylko gdzie jest teraz ta żywica? Gdzie ona spieprzyła? Bez jaj, że ona może się zniszczyć od tego. Kurde, opancerzony. Russ, what's the deal with the crowbar? Oh, you mean Gordon Freeman's crowbar? Yeah. Fought his way out of Black Mesa with nothing but that crowbar. No way. It's true. Well, it's true that that's what they say. You know, nobody knows for sure. Well, when I get him out, let's give him a gun. Yes, not mine. I'm out of the gun lending business. Okay. O co chodzi z tym łomem? No tak. Alex jeszcze Gordona nie zna. Leczenie, no możemy w sumie skorzystać. Okej, zobaczmy, co możemy sobie ulepszyć. Jeszcze zajrzymy do tych szafek. Kalosze. Wow. I
Jezu. Jedno, dwa. Te dwa. Te i te. To co, shotguna chyba, co? Granatnik? A może autoloader? Myślę. Granatnik. Pojedziemy. Z najlepszą opcją, najmocniejszą. Pisze, że można przyłączać jakby broń. O! Mamy już dołączony. Zaraz, jak to działa. A! Już możemy strzelać. A mogę to obniżyć? Jak na przykład nie chcę. Dobra, przetestujmy to. Dobre. Okej, i tak. A w ten sposób to co? Strzelamy normalnie pewnie. No to jasna sprawa. No to mamy w sumie miejsce na 3 granaty w ten sposób. Fajna opcja. Też przeładujmy. Dobra. Tu teraz mamy zajebisty arsenał. Byłoby fajnie, jakbyśmy mogli się przejechać bryką. O, dwa magazynki. To oznacza tylko jedno, większą zadymę. Patrzę, czy gdzieś żywica nie leży. Tak, jeszcze beczki wybuchowe. No to tu będzie jazda. O Jezu. Wszyscy idą na mnie. Robale mogłyby też atakować tych żołnierzy. O. Jezu. Jeszcze raz. No nieciekawie.
No, odsłoń mi tą beczkę. Pięknie. Ale oni mają zasięg. Pięknie. Sprawdźmy szybko tutaj dookoła. Mistrzostwo muzyka. No. No tak pomyślałem sobie właśnie, żeby za mną nie wyskoczyły. Tam jest gość. O kurde, ja mam mało zdrowia. Strasznie mało. Praktycznie jedno w serducho. Dajcie coś do leczenia, dajcie coś do leczenia. Tam. O nie! No i prawie zgon. Powiedz, że padłeś. Hey Russ, you wanna swap in here? Yeah, no, I would probably die instantly. Oj tam Russ, dałbyś radę. Jak ja daję radę. Ekstra, dzięki. A co to jest? Po. Zaraz, zaraz. To są jakieś odłamki szkła? Co to jest? A w tym? O. O, zajrzyjmy tutaj. Nic.
Oj. To otwiera jedno. Ale jak to zrobić? Zaraz. Ale bez sensu to wygląda. No przecież jak tu odłączę, to te się rozłączą, a te tutaj... Zaraz, są trzy zamki, a mamy cztery te. Jak to zrobić? What? Okej, okay, już czaję, to chyba mniej więcej troszkę jest chwila czasu, tak? Jak przełączamy pomiędzy nimi, żeby przeskoczyć na następne, no musiało to jakoś tak zadziałać, ale żeś. No bo tak naraz, żeby one stały połączone, to nie było jak tutaj przy tym wykombinować. No dobra. No nie, może ja te beczki wysadzę stąd. Okej. Okay.